Wiek, po się przełom XIX i XX wieku był bardzo obfity w największe łaski, jakie Pan Bóg mógł dać Kościołowi i ludzkości, i jednocześnie najtragiczniejsze wydarzenia chyba w historii świata. Nigdy dotąd nie było tak jak w XIX i XX wieku tak wiele nieszczęść. I to wielkie zło, jakie dzieje się wokół nas i działo się w, ubiegłej, w ubiegłym stuleciu, było jednak właśnie naznaczone czymś, co na pewno. Umknęło uwadze mediów i tego świata wielkiego właśnie ustanowienie święta miłosierdzia. To nie jest tylko naznaczenie jakiegoś dnia, żeby akurat przypominał nam o tym, że Bóg jest miłosierny raz do roku, ale przez to święto Pan Bóg chce też obdarzyć człowieka łaskami, których ogrom jest w stanie on dopiero poznać po śmierci. Może niestety, a może na szczęście. Dopiero po śmierci będziemy wiedzieli, ile Pan Bóg nam dał szansy w tym życiu i jak wiele żeśmy zmarnowali, a mimo to On nie przestał dawać. I symbolem takiego człowieka, który nie otrzymuje łaskę, chociaż właściwie nie zasłużył na tą łaskę, jest Tomasz. Znany nam z takich określeń jak niewierny Tomasz, czy niedowierzający Tomasz, niewierzący Tomasz. Jest to symbol tych wszystkich ludzi, którzy zatrzymują się w wierze. I nie myślmy, że spośród nich jesteśmy wyłączeni, ponieważ każdy z nas przeżywa, wcześniej czy później, jakiś kryzys wiary. Wiara jest naznaczona takim kryzysem, tak jak wszystkie poważniejsze dzieła w naszym życiu muszą przechodzić przez jakieś trudne progi, tak również i wiara, tym bardziej wiara. Nawet no, właśnie cała natura jest naznaczona. Pewnymi kryzysami. Kryzysy są jakimś znakiem rozwoju. Nawet kwiat, kiedy się rozwija, on najpierw jest pączkiem, który pęka, i to pękanie kwiatu, na pewno, gdyby kwiaty umiały mówić, to mówiłyby bardzo to boli. I kwiaty się rozwijają, stają się pięknymi kwiatami, ale później gniją, opadają płatki, znowu kryzys kwiat przeżywa, staje się owocem, i znowu, gdyby owoc nie oderwał się od drzewa, nie stracił oparcia w gałęziach czy w pniu to też nie stałby się nowym drzewem. Tak w naturze widać, że kryzys, że jakiś moment taki trudny poprzedza nowy etap. I również wiara jest naznaczona takim kryzysem niedowiarstwa. Tomasz uzyskuje łaskę wiary, mimo to, że nie dowierza, nie wierzy. I tu w, w tym przykładzie widać bardzo wyraźnie, jak Panu Bogu zależy bardziej niż człowiekowi na zbawieniu człowieka. Na końcu tej Ewangelii zostało powiedziane, że jeśli ktoś wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, to ma życie. I to nie jest tak, że to życie mu się tylko tak mignęło między oczami przez te 30-50 lat, tylko to życie to ma, posiada na całą wieczność. Mu to życie nikt nie zabierze z tych rąk, ponieważ wierzy. I wiara jest czymś, co pozwala człowiekowi to życie zatrzymać na zawsze. Także już nigdy go nie straci. I dziś też my pragniemy. Aby dotknąć tych trzech tekstów biblijnych, zupełnie tak jak Ran Chrystusa, Tomasz dotykał. Dotknąć i uwierzyć, że Jezus jest pełen miłosierdzia wobec nas, bo nieustannie coś organizuje w naszym życiu, co pomaga nam zbliżyć się do niego. I mimo tego, że my się zapieramy, mówimy: nie, nie chce nam się, buntujemy się, unikamy Boga. Bóg robi wszystko, co może, żeby nas zbalić. Dotyka nas to, że dzisiaj w tych trzech y, tekstach biblijnych ta łaska miłosiernego Jezusa jest widoczna. Głębsza refleksja nad tymi tekstami pokazuje to bardzo konkretnie i wcale nie jest to odległe y, od naszych możliwości. Bóg nie pozwala się ograniczać naszą niewiarą, przekracza wszelkie przeszkody, wychodzi naprzeciw człowiekowi. I tu w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich Czytaliśmy, czy usłyszeliśmy o tym, jak Miłosierdzie Jezusowe nawet na ulicach Dotykało chorych I tak zostało to napisane nadzwyczajnie Ponieważ Piotr szedł ze swoimi uczniami przez ulicę, przez placę I cień Piotra padał na chorych I ci chorzy wstawali Nadzwyczaj daleko idące miłosierdzie Boga Które przebacza i uzdrawia i zostało napisane: wszyscy doznawali uzdrowienia, wszyscy, którzy zbliżali się do tej grupy apostołów, wszyscy, którzy zbiegali się do Jerozolimy, wszyscy, którzy wchodzili w cień Piotra. I ten cień Piotra tutaj jest nie tylko jakimś takim wspomnieniem czegoś cudownego, tylko to jest wielki symbol, to jest wielkie przesłanie: cień Piotra, cień Piotra, który uzdrawia. Aby choć cień przechodzącego Piotra na któregoś z nich padł, tak ludzie czekali na to. Jak dobry jest Bóg, i jak daleko y, posuwa się w swoim miłosierdziu, że nawet przez cień Piotra uzdrawiał. Jak powiedziałem, ów cień Piotra i ta Jerozolima to figury y, kościoła. Króżganki Salomona, w których gromadzili się ci uczniowie tak jest napisane, że oni gromadzili się w króżgankach Salomona wreszcie te ulice wypełnione chorymi to wszystko jest jakiś obraz kościoła te cztery rzeczywistości przedstawione pokazują nam też, że Bóg w swoim miłosierdziu w różne przestrzenie wchodzi. Wierzący trzymali się razem w krużgankach Salomona. Salomon jak wiadomo to symbol mądrości. Wierzący trzymali się razem, gdy zbierali się na dzieleniu słowa. Tworzyli już pierwszą wspólnotę kościoła i wszędzie, gdzie wierzący zbierają się razem, by dzielić się słowem, jest taki krużganek Salomona. To już jest początek mądrości. Na ulicach kładziono chorych, by cień Piotra ich uzdrowił. Dzień Piotra to posłuszeństwo Piotroli, to posłuszeństwo każdemu Piotroli, więc posłuszeństwo następcy Chrystusa. Tutaj już się zarysowuje em, ta rola, jaką od, 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 odegra każdy papież w Kościele. Cień Piotra jest również na Janie Pawle II. I nie jeden z nas, może czy nie jedna z nas, Widziała, jak ten cień działa, jak to ożywia wewnętrznie człowieka, jak ten cień pada, cień na przykład naszego Piotra naszych czasów. Napisano zaś, że cień Piotra, a nie światło Piotra, chyba dlatego, że stać w czyimś cieniu to być właśnie posłusznym, być pokornym. W tym cieniu Piotra ukrywa się obecność Jezusa. W starożytności wierzono, że ludzki cień jest zarysem ludzkiej duszy. Y w magii na przykład wykorzystywano cień człowieka do tego, żeby na przykład zabić tego człowieka, czy zabić w nim przeszłość, w magii babilońskiej. A tutaj, czy przyszłość. A tutaj działa zupełnie inaczej. Nie magicznie ten, ciało, ten cień. On działa w chrześcijańsku, uzdrawiająco, że pada na kogoś i chociaż ktoś jest w cieniu, wstaje. Nie jest to nic nieszczęśliwego. To pierwsze czytanie, takim palcem miłosierdzia, wskazuje nam, gdzie ludzie... Yy, Mogą doznać uzdrowienia w kościele. Bo uzdrowienie doznaje się od wnętrza, ono się przelewa, i chociaż człowiek nie jest jakimś plackiem, przekładańcem, to jednak w zdrowym, tam gdzie jest zdrowy duch, tam jest również zdrowe ciało tu jest uzdrowienie. Drugie czytanie jest raczej takim opisem wizji niż relacją z wydarzenia. Mamy pierwszy fragment z apokalipsy, ten pierwszy wstępny. Fragment, pierwszy rozdział y, wizji, jaką miał Jan, ewangelista na wyspie Patmos. To zresztą ta wyspa też jest tutaj dużo mówiąca, ponieważ w języku greckim Patmos znaczy tyle samo co cierpienie, męka, takie doznanie y, udręczenia wielkiego. I na takiej wyspie, w udręczeniu, w męce, Jan, ewangelista ma wizję i ta, y, to czytanie pokazywało nam, ta lekcja nam pokazywała, jak Jezus. Pokazuje się Ewangeliście, jest w złotych szatach i przepasany jest pasem. Ale pas nie ma tak jak powinien nosić na biodrach, tylko ma na piersiach ten pas. To już zwróciło uwagę y, wielu y, czytelników Biblii, również Jan Ewangelista to zauważył, że Jezus pokazał mu się z pasem na piersiach. I jeszcze coś, że y, Jezus mówi o przyszłości Kościoła. Kościoła, właściwie kościołów, siedmiu kościołów, siedmiu wspólnot. Siedmiu gmin, pierwszy, i mówi: Zapisz to, co będziesz teraz widział, bo to się odnosi do przyszłości całego kościoła, całego świata. To dopiero później się sprawdzi. Zapisz to i poślij to kościoło w Azji. też nie można tego rozumieć dosłownie. Jan mówił o, o swoim widzeniu, jakiego doznał podczas uwięzienia na wyspie Patmos. Jezus, który mu objawił się, wyraźnie nakazał mu przekazać treść objawienia jedynie. Siedmiu kościołom, nie komukolwiek, tylko jedynie siedmiu kościołom, tylko dla tych kościołów jest ta apokalipsa zrozumiała. Dla innych jest to zbiór niezrozumiałych symboli, lub może materiał do scenariuszy jakichś filmów science fiction czy jakichś innych. A tutaj jest coś zupełnie innego: apokalipsa jest tylko dla kościołów, dla siedmiu kościołów. One są usymbolizowane przez te złote świeczniki o siedmiu ramionach to i również Jan widzi i. Jezus ze złotym pasem na piersiach. Na piersiach, ponieważ w języku greckim piersi nazywają się tak samo jak łono, kolpos. Ho kolpos to jest łono, piersi, serce. Przypominacie sobie, że Jan Ewangelista, ów właśnie Jan, miał głowę położoną na piersi na ostatniej wieczerzy. To jest symbol miłosierdzia. Jezus pokazuje, że on ma pas na miłosierdziu. Pasem przepasywali się atleci do walki. To jest symbol mocy. Jezus pokazuje Janowi, że on, Bóg, jest atletą miłosierdzia. Że on jest mocarzem miłosierdzia, że on tutaj ma yy, swoją moc. W przebaczaniu. Nie w siłowaniu się z kimś i braniu kogoś na rękę, tylko właśnie w przebaczaniu. Yy. I ta wizja jakoś utrwaliła się w Apokalipsie do dzisiaj, chociaż ma mało ludzi zwraca może na to uwagę, ale niektórzy zwracają, że jest to jakiś jeden z pierwszych przekazów o miłosierdziu Chrystusa. I jak powiedziałem, ten przekaz jest do siedmiu wspólno, do siedmiu świeczników, do siedmiu kościołów. Jest to wizja odnosząca się do losów świata, również do naszych czasów. I wiadomo, że ostatnie właśnie dwa stulecia wielokrotnie potwierdzały apokaliptyczne znaki, ale one są zrozumiałe tylko wtedy, kiedy się je rozwija we wspólnocie kościoła. Jest to wizja odnosząca się do nas, do wszystkich wydarzeń, które mają nawet dzisiaj miejsce. Apokalipsa jest jednak zrozumiała jedynie wtedy, gdy jest przyjmowana we wspólnocie kościoła. Bez takiego kontekstu jest zbiorem niezrozumiałych zapisów symbolicznych, bo powiedział Jezus do niego tak: Co widzisz, napisz do siedmiu kościołów, które są w Azji? I tu wyjaśnię znowu, dlaczego w Azji. To siedem kościołów to kościół, który jest rozpalony, dlatego jest symbol świeczników, bo rozpalony jest siedmioma darami Ducha Świętego, ale jest pogrążony w siedmiu grzechach głównych i stąd słowo Azja. Ktoś powie, no jaki ma związek Azja z grzechami? Otóż w języku greckim słowo Asia Hasia, Azja, ma związek etymologiczny ze słowem asios, czyli bagnusty, bycie w błocie. Azja dla hebrajczyków to była okolica dzisiejszej Turcji, to była Grecja jońska i były tam liczne wywierzyska, bagna, jeziora różnego typu, stawy i dla hebrajczyków ten okręg to było bagno. I już wówczas w starożytności słowo bagno to również używało się w sensie metaforycznym na odniesienie dna moralnego, w którym ktoś przebywa. I Jezus mówi, zapisz tę apokalipsę dla siedmiu kościołów, które będą w bagnie. Kiedy? W przyszłości. Że przyjdzie taki moment, kiedy kościół będzie w bagnie. Że cały świat będzie błotem, bagnem i to błoto będzie również rzucane na tego papieża, na kapłanów, na zakonnice, na zakonników, na kościół, na katolików, na wierzących. Na wszystkich będzie bagno rzucane Bo cały świat będzie bagnem I napisz tą apokalipsę, żeby oni wiedzieli, jak się umocnić w tym Jak przetrwać to I dlatego Jan Ewangelista widzi, że na tym bagnie stoją świeczniki Że jest coś, co wynosi ponad bagno Że jest jakiś płomień, który nie gaśnie I też się pyta Jezusa, co to jest On mówi, to są wspólnoty, to są kościoły Jest siedem takich kościołów Obdarzonych darami Ducha Świętego są płomienie, jak wiadomo, Duch Święty stępował w ognistych językach na apostołów i ten płomień symbolizuje obecność Ducha Świętego. I podstawa. Jedna podstawa, ale różne ramiona. I ogień. To jest wizja właśnie Kościoła. Bo jest jedna podstawa, jedna wiara. Ale z tej wiary wyrastają różne postawy, różne charyzmaty, różne dary, różne posługi w Kościołach. Różne również wspólnoty, różny sposób przeżywania y, Boga, ale jedna podstawa, jeden Kościół. I Jezus pokazuje w tej wizji Janowi, że tak można przetrwać ten okres bagna tylko we wspólnotach. I dlatego też y, na przełomie II, III, IV wieku w chrześcijaństwie, kiedy do y, Kościoła wtargnęli ludzie z bogatymi portfelami, patrycjusze, y, Rzymscy, ludzie, którzy mieli straszne laty fundia, ogromne, byli bogaci. No i wtedy, wiadomo, zaczęło się coś złego dziać w kościele. Oni też wprowadzili coś takiego, że w kościele trzeba było mieć osobne ławki dla nich, osobne miejsca, wyróżniali się i tak dalej. I co gorliwsi chrześcijanie zauważyli, że zaczyna się coś złego dziać, że owszem, religia cieszy się wolnością, ale ta wolność wcale nie służy rozwojowi, że coś złego się dzieje w kościele. I zawiązywano wtedy pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które postanowiły uratować pierwotną gorliwość kościoła. Te wspólnoty później przerodziły się w zakony, we wspólnoty monastyczne, których jakimś potomstwem duchowym jesteśmy również my. Gdzie cały dzień, te 8 czy 7 godzin, żyje się w modlitwie, gdzie powierza się Panu Bogu troskę o nasz żołądek, gdzie wszystko jest jakoś uporządkowane i człowiek żyje w jakiejś tam harmonii wobec Pana Boga, a jednocześnie znosi jeden drugiego, ucząc się miłości bliźniego i Boga, bo inaczej się nie da. Teoretycznie pa, miłości bliźniego się nie da stosować, trzeba po prostu z kimś zamieszkać w celi, z nim zamieszkać w domu. Tak samo małżeństwa nie da się teoretycznie przeżywać, trzeba po prostu z kimś zamieszkać i sprawdzić, jak to jest i wtedy dopiero widać, co, czy to była miłość po pięciu latach na przykład. Tak samo jest tutaj w zakonie. Stąd wyrastały te wspólnoty, ale Kościół, yy, gdyby ograniczył się tylko do tych zakonów, to zostawił, osierociłby wiele ludzi, którzy też pragną żyć gorliwością, tym płomieniem Ducha Świętego, ale być jakby na innym ramieniu tego świecznika. I stąd powstają w Kościele Katolickim liczne różne wspólnoty, które na wzór również tamtych pierwszych wspólnot chrześcijańskich próbują uratować ten ogień, próbują uratować pierwotną gorliwość, dawać światło, płonąć, dawać ciepło innymi. I grzać siebie również wewnętrznie w tym Duchu Świętym. I stąd też Kościół proponuje takie właśnie życie wspólnotowe we wspólnotach w kościele. To jest szansa dla kościoła. O tym mówią dokumenty kościelne soboru watykańskiego II, to o tym mówią również niektórzy prorocy naszych czasów, jak na przykład kardynał Ratzinger, że w tym jest szansa Kościoła w przetrwaniu właśnie w takiej wspólnoty. Obawiam się, że gdybym na przykład wyszedł z zakonu i postanowił być po prostu tylko niedzielnym katolikiem w tej chwili, to na pewno zupełnie inaczej bym przeżywał Chrystusa, niż teraz, kiedy dzięki moim braciom każdego dnia jestem szlifowany, strofowany, kiedy moi bracia mi pomagają zobaczyć moje grzechy, moją głupotę czy moje lenistwo, kiedy muszę czasem ukrywać swoją pychę przed nimi, kiedy nie mam szans na to, żeby rozwinęła się moja porządliwość czy jeszcze inne rzeczy. O których nie będę wspominał. To mi pomaga po prostu, bo dzięki temu jakoś wzrasta. I tak samo każdemu człowiekowi pomaga wspólnota życia chrześcijańskiego. Bez tego jesteśmy narażeni na o wiele większe ataki. Stąd pojawiły się w naszej Azji, w naszym bagnie takie propozycje Kościoła, jak wspólnoty modlitewne czy wspólnoty odnowionego życia chrześcijańskiego. I wreszcie ta nasza Ewangelia, która pokazuje nam, jak Jezus przychodzi. W jakich okolicznościach Jezus przychodzi? On znowu tutaj pokazany jest gdzie? We wspólnocie. Nie jest pokazany w supermarkecie, nie jest pokazany w piwnicy, czy nie jest pokazany gdzieś tam latający na niebie, tylko Jezus przychodzi do wspólnoty. I to jest znowu światło dla nas, gdzie Jezusa możesz spotkać? We wspólnocie. I on wszedł do wnętrza, mimo drzwi zamkniętych. Jezusowi nie przeszkadzają żadne drzwi. Te drzwi zamknięte nawet były bardzo dobrze, że były zamknięte. Bo jak mówi Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, wiersz szósty, drzwi powinny być zamknięte, jeśli człowiek chce się modlić. Człowiek musi się odciąć od pewnych rzeczy, jeśli chce skupić się na Bogu, przynajmniej na jakiś czas, na jakiś moment. Bez bliższej jedności ze wspólnotą Kościoła człowiek skazany jest na zwątpienie i niewiarę jak Tomasz. I chociaż Pan Bóg jest wszędzie i w lesie, i w przewodziszowicach i powiedzmy gdzieś tam jeszcze można na stacji benzynowej wszędzie oczywiście możesz się modlić, ale nie wszędzie Jezus przychodzi. Bo Jezus nie przyszedł na stację benzynową, ani nie przyszedł do strażnicy przy Liszowicach, tylko przychodzi do kościoła, na przykład w Leśniowie, czy w Żarkach, czy gdzieś indziej. On przychodzi do wspólnoty, bo On właśnie tak chciał, a nie my. I my nie będziemy Panu Bogu dyktować, gdzie się z Nim mamy spotkać, tylko On nam mówi, gdzie my możemy z Nim się spotkać. Właśnie we wspólnocie kościoła. Stąd zbieramy się przynajmniej raz na tydzień, a to jest minimum taki respirator, żeby człowiek nie umarł, to przynajmniej raz na tydzień w niedzielę spotkać się z Bogiem. Ale Bóg oczekuje jeszcze czegoś więcej. Jezus ukazał się tam, gdzie przebywali uczniowie, napisano dzisiaj w Ewangelii. Nie zostało napisane inaczej, tylko uczniowie. Jezus przebywa tam, gdzie są uczniowie. To prawda, że Bóg jest wszędzie, ale ta obecność jest tam, gdzie On jest czczony jako nauczyciel, jako nauczyciel życia i jest również tak honorowany jako autorytet w naszym życiu. Czyli ci, którzy, jak uczniowie, wszystkiego uczą się od nauczającego Jezusa którzy słuchają jego lekcji, nawet dzisiaj przed liturgii były też czytane lekcje, to jest lekcja dla nas, dla uczniów. On właśnie tutaj jest, dlaczego? Bo tu się rozważa jego mądrość, jego prawo, Jego słowo i on tutaj jest, jest nauczycielem. Właśnie teraz nas słucha i on sam również do naszych serc mówi, poza moimi słowami jeszcze dopowiada swoje rzeczy. Zbierają się razem zostało napisane. Taką szkołą dla mnie jest osobiście moja wspólnota zakonna. Dobrze by było, gdybyście wy również swoje wspólnoty odnaleźli. Bo małżeństwo to jeszcze za mało. Trzeba jeszcze czegoś więcej, żeby spotkać się z Jezusem. To pomaga wzrastać w wierze. Życie zakonne y, powstało jako reakcja na obniżenie lotów kościoła. I nie powinno być tylko ograniczone takie życie wspólnotowe do samych zakonów, bo to będzie za mało. Wy również jesteście zaproszeni do tego, żeby tworzyć takie wspólnoty, w których Jezus bez problemu może przyjść, nawet mimo drzwi zamkniętych. I które będą świecznikami płonącymi i miłością, i mądrością, i zrozumieniem. To jest właśnie dla nas pewne zadanie i przesłanie płynące z tego zestawu czytań, który dzisiaj nam Pan Bóg proponuje przez posługę Kościoła. I wracając do myśli najważniejszej, do Tomasza, który właściwie nie ma szans na miłosierdzie. Dlaczego? Jezus powiedział, że ci, którzy nie uwierzą apostołom, są będą potępieni. Tak powiedział u Marka w szesnastym rozdziale: Pójdziecie głosić słowo Boże, jeśli ktoś wam nie uwierzy, będzie potępiony. I popatrzcie, Tomasz nie wierzy apostołom, mówi: Ja nie wierzę. Czyli w tym momencie on się zdefiniował jako ktoś godny potępienia. I gdyby nie przyszedł na to następne spotkanie wspólnoty swojej apostolskiej, to może by już nigdy nie odzyskał Chrystusa. Uratowało go to, że przyszedł na spotkanie wspólnot. Uratowało go to, chociaż już nic nie mogło go uratować, bo stracił wiarę. I Pan mu dał siebie tam dotknąć. Amen.